Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiejszym interesantem będzie ciężki czołg trzeciego poziomu. Niemiecki, tak, dokładnie. Nie posiadam go jeszcze w swoim garażu, ale myślę, że lada chwila to się stanie. I zagramy sobie tym czołgiem. Ale pierw zobaczmy sobie na jego statystyki. No zobaczmy, to ma 510 HP na trzecim poziomie. No, uszkodzenia PW 120 na trzeci poziom. To jest tak właśnie, można powiedzieć, że wow. Uszkodzenia na minutę 683 na pewno. To tam to troszeczkę urośnie, jak się doda do pałki. Ale no tutaj mamy przeciwpancerne i kumulę. Na tym poziomie, no powiedzmy, że to będzie to tak, tylko to przeładowanie strasznie odstrasza. No i rozrzut tutaj jest kapitalny. A tak poza tym to się zobaczy, jak to będzie jeździć, jak to się będzie obracać. Na pewno nie będzie jakichś tam rewelacji. Co do pancerza, to też to jest biada strasznie. Powiedzmy sobie, że prawie tyle co rama w rowerze. Wzmocniona. Ale no zobaczymy, jak to się będzie miało, nie? Także no zobaczymy tutaj tą ofertę. Jest za 24 zł, tak? Także no tutaj jeszcze w gratisie dostajemy dwa razy 2 to jest 4, 40, 400, 500 golda, tak? No, 500 golda dostajemy, tutaj jeszcze jakieś inne dopałki, dodatkową misję i 7 dni konta premium, plus jeszcze fajny makijaż. Kamuflaż do tego czołgu, który no tak będzie się, powiedzmy, wyróżniał. Nie? No więc mówię, no sobie to tutaj ogarniemy i zobaczymy, jak to jeździ, nie? No więc sobie zagramy tym czołgiem, no zobaczymy tutaj jego wyposażenie, ile będzie miał, bo to tak kurde. Wow, wygraj 10 bitew. 10 bitew aż mam wygrać. Start, co tam, kurczę, jedną skrzynkę. Może coś z niej, nóż widelec wypadnie. Będziemy musieli zrobić to zadanie. No dobra, to wracamy do swojego tutaj tego czołgu, bo to jest tutaj maszyna taka, że szok. Tak, ale to na tym trybie nie będziemy grać. Zagramy sobie na punktowych. Też nie. To niestety nie można. Ale zagramy sobie tak na spotkaniu i tutaj to już tutaj można działać. Dobra, od razu dodatkowo tutaj dajemy dla tego czołgu zarąbisty kamuflaż, który da nam jeszcze 2%. 2% ekstra kamo. Myślę, że na wszystkich tych to samo niech ma, bo w końcu to jest jego kamuflaż kupiony. No i tak, no i co tutaj będziemy musieli załadować? Na pewno nie tyle, bo tyle to ja nie wystrzelam. Weźmy sobie tak w ten sposób, tutaj zróbmy. Tak, i tutaj co, jakie dopałki są? No, a to tutaj jest wszystko, a coś tutaj nie. Znaczy już co najmniej czwartego poziomu, okej. Aha. Czyli można go ulepszyć sobie. I będzie miał coś tam, a co tutaj? Okej, dobra. To zobaczymy tutaj, jak to będzie szło.
No i co? I jak to wygląda? No zobaczmy sobie, nie? Jest to, no troszeczkę te uszkodzenia urosną tutaj, aczkolwiek można podkręcić troszeczkę tę penetrację. No niewiele rośnie tutaj na tych przeciwpancernych, ale no się zobaczy, jak się to będzie w bitwie, no jak się to będzie na grze odbijać. Tutaj system izolacyjny, nie wiem, on będzie szkodzenie silnika. Zobaczmy, dajmy sobie to. Zasięg widzenia tutaj, no kamuflowanie to tak sobie. I tutaj zmniejszenie tego, szybkość pocisków. Tutaj to uważam, że te HP to tak trochę. Oczywiście wolę mu tutaj troszkę tego pancerza dać, żeby jakieś tam było utrudnienie. Jakiekolwiek. No, tutaj damy to. Raz. I tutaj, no niestety na ten rozrzut to ja nic nie za bardzo nie poradzę. A tak, tutaj szybkość naprawy modułów. Tutaj tak, dobra. Lecimy. Więc dobra, może coś akurat znajdzie. A ja pojadę tutaj. Pewnie i tak to sam będę, bo tam sobie czołgi kurcze stoją. Sobie ustali. Czyżby nikt tu nie pojechał? A może tutaj ktoś siedzi? Przeładujemy tego. No i sytuacja tak jak wygląda, tak to widać. Nie mam pojęcia, gdzie pojechała drużyna przeciwna. Jeżeli tu ich nie ma, widzę, że tu jest przełamany ten. Dobra, tam jest. Tak, jeden już wyparował. Bardzo dobrze. Cóż, no pojadę tutaj. Nie będę się tam pchał sam na głęboką wodę. Sobie siedzi jakiś kolega. Już tutaj mierzył, on całą grę na to czekał. Wiem, że jest głupio robię, a on ja kolega mnie przebiło. Widzimy czy nie widzimy? Dobra, to chyba weszło. Tutaj pewnie ktoś się zimno, to kumula. Strzelam. Zostało się dwóch. To ten pancer tutaj pewnie jest, tak? Może się schował, bo dostał pocisk. Dobra, to teraz. Jeden pan, aha, czyli nie dostał.
Ach, ale to damage, kurczę, VG, jesteście zajebiści. Jesteście naprawdę the best. Proszę bardzo, jak to można uniknąć? Cudownie. Że no, no ciężko pokazać tutaj to teraz. No. Najwyżej wezmę jeszcze jeden odcinek. Albo nie, jeszcze mówię, co ja mówię, jeden odcinek. Jedną grę. No bo tutaj to tak. To nic się nie działo praktycznie. Tak. No. To się nic nie stało dosłownie. Dobra. Gramy sobie. Zobaczymy, co da się zrobić. Uruchomimy sobie tutaj te dopałki, żeby się szybciej może ładowało. Jak to jeździ? O nie, 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 pany, to tutaj to kurczę. Ktoś tu jedzie. Ale zobaczcie, z 10 tam sekund zmniejszyło się na 9,8. Także no. Będę mógł go przeatakować. Wyszło jak masło. Przeciwnik oberwał. To boli. Boleć go będzie. Czekać, bo tutaj poginą ludzie. To już Alek to zginął. Tego usuniemy, kolegę. Słabiutki pancerz ma. Koleżka. Nie wyjeżdżaj, bo dostaniesz. A co ty robisz? Co ty robisz, kolego? No to już po tobie wiesz o tym, nie? Do widzenia. Na sam początek musiało tak wrócić hardcore. Aj kurde, mogło trafić. Dobra, dajemy dopałę. Ciężko będzie wygrać tę bitwę. Oby ten kolega tam dał z siebie jak najwięcej, bo jest nas naprawdę mało, a z moimi HP to nie za bardzo będziemy mogli wygrać coś. No właśnie, ja tak mówię. No i tak to się ma. No czołg wszystko przyjmuje, no na tym poziomie jak na czwórki rzuci, to jest naprawdę, to jest w ogóle śmieszne, no. Ale na topa jak rzuci, to podejrzewam, że będzie znacznie to lepiej widoczne. W końcu to tylko traktor. Co ci tutaj panowie robią? Kończcie szybciej tę grę, bo mi czołg potrzebny. Widzisz,
się dobrze bawię tutaj. Może ten steward zrobi właśnie wrażenie tutaj, bo tam to się nic nie dzieje. Gość w ogóle się obraca do tyłu, wierzę. Nie wie, o co chodzi. Co ty robisz, powiedz? Działaj, działaj, gościu, bo kurczę. To jakiś albo bot, albo nie wiem kto. Dobra, ja nie będę tutaj tak przedłużał. Zaraz to się skończy. No dobra, to świetnie, super sobie poradziłeś. No taka pierwsza bitwa, no jakoś to tam poszło. Dobrze, że ten steward jeszcze był. Penetracja słaba, naprawdę, ale no jakoś się to tam jakiś tutaj wynik udało zrobić. Coś tam zarobić. Ostatni nie jestem, to pół biedy. No ale... Teraz za 70 zł można kupić, kurde, sobie Lowe, który już dawno był, nie? Ale VG Kolosa. No. Ale VG już wie, jak, kurczę, tutaj podkręcić temperaturkę, nie? No, ale dobrze, że mam to w nosie. Dobra, jedziemy. Następna bitwa. Znowu czwóreczki, no, szczególnie ten niszczyciel będzie super. Wyjechać tym za bardzo nie można, bo jest to wszędzie miękkie, wszędzie ta płyta na dole to jest naprawdę cud miód. Matilda i TP14 będzie. No i tutaj na pewno ktoś musi przyjechać. Musi ktoś tu być, no co? Co wy, kurczę, wszyscy na górkę pojechaliście? No musi ktoś tu być, ja nie będę przejmował bazy człowieku. No chyba wszyscy na górkę pojechali. No ja pojadę do nich. Co to, jeden czołg się wróci? Będę mógł komuś soczyście lekko puknąć od tyłu, tak? Brawo, kurde. Naprawdę jest ciężko mi się tutaj. No i teraz pojadą na mnie, ale... Dobra, dobrze.
fajnie odpuszcza działo. Nie przebijamy się. Mi się z nim wygrać. Musiał poczuć. No co wy? To mi odebrało HP. To w końcu kto jest cięższy? Widokowo kurczę truchło jeżdżące? Czy francuska żaba? Tutaj udało się coś zrobić. Jakbym miał komuś polecać, to naprawdę dla zabicia czasu i jak nie chce się zbytnio rozwijać, a mieć czołg w garażu, to jedynie tyle. Na trzeci poziom, no czołg ciężki, wiadomo, może nie wiem, no, zarobkowo. Sami widzicie, jak to wygląda. A tak to... No ten pancerz, mówię, to strasznie odciąga. Nie jest to jakiś tam zajebisty demon, z którym będzie można coś tam odbijać. Może czasem się zdarzy tam, więc... Nie wiem, może no, można próbować też na wieżę grać, kurczę, jest dość zwinny tak w miarę, żeby się schować, strzelić i to wszystko tak, no tak no. Na face to face to jest naprawdę dość taki miękki, nie? Także no, no. Kolekcyjna zabawka w garażu, nic więcej. No. Także myślę, że to by było na tyle i... Trzymajcie się do następnego. Siema.